Co tu się dzieje? Beczu, naprawdę. Zrobię pinsa tak po prostu. Ale to jest bardzo dobre. Ej? Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Maxinio. Witam jak zawsze, siemanko. No i jak Maxinio, to oczywiście chupsy, a jesteśmy mecz od SSL-a, także może być ciekawie. Zobaczymy, czy uda się to wbić w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się uda. Proste, że się uda, damy z siebie wszystko. No, chyba, że nie znajdzie meczów, ale mam nadzieję, że znajdzie. Moment, będzie. Zobacz pan. I teraz możesz dać ucięcie. I że joining mamy. O, znalazła. Dobra, koniec pierdzielenia. O tak, mamy przeciwników. Maxinio narzeka tak, że będzie spocony mecz. Zobaczymy, czy pójdzie. Ale że na mojego teammate'a gramy. O, to ten, co ostatnio łamek dostawał? Tak. Dobra, to kontynuujemy serię. Ja tutaj standardowo przypomnę na początku, że Maxinio streamuje hupsy i możecie do niego wpaść z linku. Nie strzelę bezpośrednio. Kapnę tak. Okej. O, ja fejkuję, fejkuję. Dobra, wywalam do boku. Nie, unlucky, dobra. Nadrabiamy to za sekundę. Wydaje mi się, że ten Xtanax może być słabszym graczem, także skupmy się tylko na marmocie. Ta, on nawet do kick-off nie jedzie. Dobra. Okej. Już wiem, co to jest grane. Jest in! No to jest grane, że strzelamy bramę. Kurde, jak hupsiarz. No, wyliczony kąt. Totalnie planowałem, żeby to wlazło tak bardzo niewygodnie. Nie dość od krzywej ściany, jeszcze od sufitu. Nie do obrony, essa. Dobra, spróbuję strzelić gola. Nie mam boosta, ale kopnę tak. Proszę. O nie, najgorzej. Wrażdżę. Czekaj. On tego nie strzela? Dobra. Ojej, jak ten drugi się boi piłki. Dobra. Dobra. Kopnę od randomowej ścianki, może zadziałasz, się nie będą spodziewali. Ja mam 25, dobra, wezmę sobie setkę. Plus. Masz to? Nice. Ja wiem, jak on gra, na szczęście, ale... Dobra, kopnę. Może będzie groźnie. Nice try. Kurde. Jeszcze podlecę. Jest in chyba. No. Okej. Okay. Dam sufit. Nie zdążę. O nie, jeszcze o to bręczy. A ja się wywaliłem. Proszę. Jest! Jaki save Co to było w ogóle? Dobra, on to ma. Kopnę od tego. Będzie open. Nie zdążę, szkoda. Za nisko. Kurde. On zmienia swój playstyle jak na jedynkach, widzę ten chłop. Weźmiesz może? Aha, drużynowo. Masz? Nice, pięknie. Kurde, ale trudny mecz się zrobił. Proszę. No nie. O, nice. Jeszcze? Pięknie? Nie sięgnę. Nie wierzę. Znowu takie coś. Ty musisz teraz. Dobra. Ładnie. Wezmę. Zabrał mi boosta, jestem na midzie. Okej, okay, oni się wywalają trochę. Mają mało boosta. Dobra, kopnął, ale... Wywalę mu. Dobra, może nie trafi. Nie trafił! Jestem w bramie. Przejmę. No nie, jakbym zdążył go przebić. Lecę. Zamknąłem go. Pusta. Pięknie. Tak, jest! Wlazło! Dobra robota. Ale fart, a ja byłem gdzieś, nie miałem boosta, żeby od góry bardziej uderzyć. Jakiegoś takiego placka dałem. Dobra, lecę, trzeba to utrzymać. Mecz SSL-a to musi być jakieś ciężej. Nie ma, że boli. Masz to jeszcze? Proszę, tak. Ktoś? A, demo? Ziemia? Góra, dół? Nie, co oni robią? Wariaty. Przede mną? Nie, pode mną przyleciał wariat. Mam full boosta. Pięknie. Cudnie, dobra, wygrana, chyba się udało wbić SSL-a, ale było tak close. To 13 dostałeś, na pewno się udało. 13? To co, to jakiś top 0 był? No on ma na tym koncie, czekaj, żeby cię nie skłamać, top 4 chyba? Top 4, to pokażmy od razu, to będzie masz do tytułu. Top 4, Cymarmotte, to znaczy już nie będzie miał po tej porażce potężnej. A top 12, no 12 na świecie, ale to dostał łomot od potężnych Polaków. Generalnie plan na ten sezon jest taki, żeby na każdym ekstra modzie nabić SSL-a, także tutaj widzowie trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że docenicie potem, że tak się starałem tutaj grindować dla was. Żebyście na każdym trybie zobaczyli, jak się gra na wyższym poziomie, chociaż trochę. Dobra, jest drugie spotkanie. Tutaj Max zaczął gadać właśnie o tym Siligusie, bo przed nagrywkami dobijaliśmy jeszcze tam chyba dwa mecze, żeby po prostu mieć mecz o SSL-a na film. No i właśnie graliśmy na Siligusa z jakimś randomem drugim i zreczkitował. Zrobię pincha tak po prostu. Ale to jest bardzo dobry. Ej?
Kurde, szkoda, ale do nie, highlightsów nie będą wiedzieli. Nie będą wiedzieli film trzeci. Do ciebie jeszcze raz, go backboard? Proszę. No nie! Ajajaj, jak to pre-jumpnął dobrze. Ale bardzo dobra robota i tak było. Ale jak to fajnie obronił. Nie no, widać, że kozak. Wezmę, wezmę, do ciebie. Pięknie. Okay, ja nie mam boosta, on kradnie. Dobra. Środek? Czekaj, nie dam rady bezpośrednio, coś takiego? Góra? Kurde, co podał? No, uczę ja się tych bansów powoli. O nie, kurde! Kurde, ja, czemu ja w ogóle save'a dostałem? Ja to musnąłem tylko tak lekko? Ja to chciałem trochę mocniej trychnąć, dobra, lecę. Ale oni mi snują, no nie da się nic tutaj... Ej, samobój! Nie wierzę! Nie wierzę, jest? Że to się właśnie stało. Tak, taki wcześniej save zawalili, tak dobrze zagrali. Ale jaki strzał, no weź, no to było niedobrane. No nie ma co, nie mieli dobrze, szans. Dobrze, że go nie trafiłem bumpem, Boże. Jaki? Jak dobrze. Co to było? Dobra, lecisz. Ja już nie będę tutaj komentował. To był jeden z większych wylewów na tej randze prawdopodobnie. Lecę. Weź, weź, weź. No, jestem backward. Mam mało boosta, ale dam i znowu obronili. Kurde, to są jacyś kozacy, trzeba fejkować strzały. Albo walić jeden światło bramki i drugi, że niby dobija, ale fejkuje, to wtedy... O kurde, już miłe plus wolał tych taktyk. No nie, kurde, ale co tu się dzieje? Dobra, chyba się trzeba bać przez chwilę, ale niedługo. Nie mam za bardzo... Nie bój się, jesteś przy mnie. Ja nie bój się, jesteś przy mnie? Dzięki ci, Maxie. Trzymaj podanie w nagrodę. Dzięki. O kurde. O, ja bym to chyba dobił, ale... Myślę, nie, chyba by on to jeszcze wybił zaraz, ale... Dawaj. Na środę jeszcze. Do ciebie, bo nie, nie, nie. Nie dam rady, jestem tu headem. Bumpujecie. Już uciekam. Może? Kurde, przegiałem trochę. Kopnę niewygodną, może. Siedzi? No pięknie, niewygodno. Dobra, jest, idealnie. Ale naprawdę, to co oni obronili? To takie, co podawaliśmy sobie na backboarda, no, oni no, to... No. Te dropy wybronili, to kozacka. Jestem po prawej. A jestem pod wrażeniem ich tych obron, naprawdę. Okej, okay, kopnę niewygodną, ale się spodziewał. O kurde, co on zrobił z otacza, my bad. Okej, okay, nie trafił. Okay. Ładnie. Ale nie mam jak ci pomóc, kolego. Reset? Taki niewygodny od tego? Kurde. Nie no, useless'em jestem. Okej, okay, mam. Fejkuję. Ja nie wiem, co tu się dzieje w meczu, naprawdę. Dobra, wybijam. Jesteś pierwszy. Jedź. Kontratak, proszę, trafię. Nie, przeciął to! Jak to możliwe? Co to się dzieje za save'y w ogóle odjechane? Jaki dobry meczyk pod content. Już nawet nie OSSL-a, więc w sumie nie ma takiej presji. Proszę. Wypadł! Nie zbumpowałem go. Nie podskoczył wariat, jak na niego jechałem na pełnej. Chłop mnie bumpuje przez całą długość mapy. Okej. Okay. Masz boosta już? Tak. Kozacka. Musisz? Oła, bumpnął mnie! Najgorzej! Ale to jest wnerwiący, nawet... Bo mnie tutaj... też non-stop bumpowali teraz. Ale wiesz co? W sensie, że to tak mało słabo widać na tej ścianie, że ziomek cię w ogóle bumpuje i nie masz jak za bardzo unikać. Bo no, jak odskoczysz, to już jesteś też w plecach. Ale nie no, meczek fajny, w sumie to taki spoko. Już dorywczy. O nic, także ja się bardzo cieszę, to znaczy o nic, no wygrałem, ale... Cel odcinka zrobiony, dobrze, że pierwszy mecz był wygrany, a nie na odwrót. I ja miałem 10 strzałów i 0 goli, co to jest w ogóle? No, tak jak przed tym. No skuteczność, no nie wiem, Arek Milik w prime. Ale dobra, tak czy inaczej, ja tutaj oczywiście dziękuję Maxinio za potowarzyszenie na tym świetnym trybie, jakim są bez wątpliwości... Co? Na tym świetnym trybie, jakim są bez wątpliwości... Kurde, czemu ja tak mówię? Na tym świetnym trybie... Może pomogę? Nie, czekaj, ja już wiem, jak to powiedzieć. Na tym świetnym trybie... Co? Dobra, powiedz ty coś tam. Hups, najlepszy tryb. To ja jeszcze raz przypomnę, że w opisie macie link do Twitcha Maxinio i ja już nie będę przedłużał. Elo, elo. A, jeszcze supi like. Elo.